Często pojawiają się u nas pacjenci chcący zasięgnąć drugiej opinii dotyczącej korekcji wad wzroku. I też często pojawia się pytanie, dlaczego Państwo nie korygujecie danej wady wzroku, jak inna klinika powiedziała, że damy radę. Tutaj chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zabiegu i o jakość widzenia długoterminowo. Nie możemy korygować wszystkich wad wzroku laserem, ponieważ może to mieć tak samo negatywne konsekwencje w przyszłości. Pacjenci mogą mieć albo bardzo duży światłowstręt, albo jakość widzenia w ciągu dnia lub nawet lub wieczorem może być też ograniczona. I w takich przypadkach nie chodzi o to, że damy radę wykonać zabieg, tylko ten zabieg powinien zostać wykonany, numer jeden, bezpiecznie i z jak najlepszym wynikiem. Dlatego staramy się nie używać tylko jednego narzędzia, to znaczy laseru do korekcji wzroku, z tym, że staramy się oferować pacjentom całą gamę korekcji wzroku i ta gama korekcji wzroku składa się z laserowej korekcji wzroku, ze wszczepu soczewek fakijnych lub refrakcyjnej wymiany soczewki. Nie używamy tylko jednego narzędzia, tylko staramy się zaoferować jak najlepszą jakość widzenia dla pacjenta, indywidualnie dopasowaną do anatomii oka oraz do wady wzroku pacjenta.